Po paru dniach ulica nazywała się Krajowej Rady Narodowej. Po niedługim czasie ludzie mieli sklep spożywczy i sklep mięsny, z którego byli bardzo zadowoleni. W rok później zaczęto budować pocztę, a potem zbudowano szkołę i do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci. To był fragment wypracowania Zbyszka Sałka, ucznia szkoły przy ulicy Krajowej Rady Narodowej w Warszawie. Pomyśleliśmy, że może warto poprosić tamtejsze dzieci, żeby nas oprowadziły po swojej ulicy.